Po 2 latach prac remontowo-adaptacyjnych zamek w Grodzcu Śląskim nieopodal Bielska Białej został otwarty dla zwiedzających. W pochodzącym z XVI wieku zabytku właściciel Michał Bożek zgromadził swoją prywatną, pokaźną kolekcję kilku tysięcy eksponatów kultury Śląska Cieszyńskiego. Co ciekawe, to jeden z niewielu zabytków, który nigdy nie został zburzony ani zdewastowany. Chcę, żeby to, co zostało, zostało nie dla mnie, Michała Bożka, ale dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich, którzy uczestniczyliśmy i wszyscy z rejonu, mieszkańcy, żeby podziwiali to, zostało zgromadzone coś, udostępnić, pokazać i cieszyć się tym dobrem narodowym. Jest to nasze wspólne dobro narodowe. Prace renowacyjne zakończone zostały w październiku ubiegłego roku, a jeszcze w trakcie ich trwania natrafiono na wiele artefaktów i odkryć archeologicznych. Te piszą zupełnie nieznaną dotąd historię obiektu, bo datują jego początki w innych niż dotychczas uważano czasach. Wszystkie prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem i przy konsultacji konserwatora zabytków. Potrzebuje przynajmniej 2-3 lat, żeby to wszystko opracować, żeby te wszystkie skorupki posklejać, żeby zrobić konserwację przedmiotów znalezionych, żeby wyczyścić tych 70 srebrnych monet znalezionych w trakcie, żeby to wszystko można było pokazać, ale te najważniejsze eksponaty to już pokazujemy na szybko w gablotach. Zamek w Grodźcu został wyremontowany m.in. dzięki ponad 6 milionom złotych z Unii Europejskiej, które trafiły pod Bielsko za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Tu wszystko robi, w każde pomieszczenie jak wchodzę, to dla mnie jako, można powiedzieć, Jakuba, może nie marszałka, robi wrażenie, że chętnie bym każdą rzecz dotknął, zaglądnął, zobaczył, dowiedział się, a jaka to historia, a gdzie to pozyskano, na jakich targach, od kogo. No, wszystko ma fantastyczną historię ze sobą, ale bez 2 zdań zbrojownia przyciąga uwagę i myślę, że pokazuje niesamowity walor tego miejsca. Łącznie rewitalizacja zabytkowego zamku pochłonęła ponad 8 milionów złotych. Bogate kolekcje malarstwa, map, zegarków i broni już są dostępne dla zwiedzających.